No, to dzieciaczki moje dzwoniły, bo ja się tutaj wchodzę, patrzę, nikogo nie ma, oni jeszcze u Krzysia, także Krzysio ich teraz przywiezie. Jakby ktoś pytał, co jej odbiło, to nie odbiło mi. Takie kolczyki dzisiaj dostałam, przepiękne. No i oczywiście one były w takim klimacie świątecznym. Ja dostałam białe, Gosia, czyli następna dziewczyna z naszego teamu z roboty, dostała czerwone. No i jeszcze u Dominiki na urodzinach też Kasia zrobiła czarne. Dla Dominiki. Coś pięknego. I tak jak ja nie lubię kolczyków, tak słuchajcie, nie chciałam dzisiaj w ogóle ich ściągać. Tak sobie chodziłam, jeszcze miałam czepeczkę z Daszkiem i tą niebieską koszulkę, nie? Powiedzcie, że nie są śliczne. Patrzcie. Są bardzo ładne, świąteczne, także ja nie wiem, czy ich nie założę do wigilijnej kolacji. Fakt, że ta kolacja u mnie to by... Nie, no co ja gadam, nie do kolacji. Do chyba... Pierwszego dnia świąt do śniadania chyba, prędzej. No właśnie idą jakieś dziewczyny, pomyliły przed chwilą adresy i dzwoniły tu. No, a zobaczcie z czym przychodzę. Czekajcie, tylko się rozbiorę, bo nawet nie zdążyłam rozebrać. A gdzie jest moja siatka? A tu. Muszę wziąć koszulkę do prania. Zobaczcie z czym przychodzę. Ktoś tam, nie wiem, nie odebrał czy coś pizzy. Ja dzisiaj kończyłam, a z urlopu wrócił szef taki, to znaczy zastępca szefa. Pasqual i dostałam pizzę. No. Nie to, że mam ochotę, po prostu wiecie, nie było komu zjeść, no a ja zawsze chętna na pizzę. Także dostałam pizzę. Hawajska taka chyba, myślę. Bo jest, zobaczcie, nie. Znowu dzisiaj ciasto wykonane przez Teo i przez Grzegorza. Nie wiem, który tam ręce maczał. Chyba Teo. Bo Grzegorz chyba by zrobił ciut grubszy, aczkolwiek mogę mylić, jak zwykle dostanę pierdziel. Ale przepyszne na pewno będzie i zaraz właśnie już ją pałaszuję. No, także dietetycznie bardzo. Coś czuję, że słuchajcie, do końca roku dobiję do 60, nie? O, to kot. Także zobaczcie. A właśnie nie skończyłam, że te kolczyki są handmade'owe, jak widać. Chociaż w sumie nie widać, bo powiem wam, że tak są pięknie zrobione, że ja bym pomyślała, jakby w opakowaniu, że to są kupne. I robi je właśnie Kasia. Także pamiętajcie, miejcie na uwadze, że jeżeli któraś by chciała coś podobnego, tak właśnie robione na szydełku, czy na czym, ja nie wiem, na czym to się robi, nie znam się, to dajcie mi znać. To myślę, że ja wam wtedy podam linka do Kasi strony. Kasia robi takie piękne rzeczy i ja was przekieruję, tylko wystarczy, że będę wiedziała, że ktoś jest zainteresowany. Ja uważam, że są przeurocze. Kasia robi właśnie to, serwetki, nie serwetki, różne rzeczy, ale kolczyki, miazga. No, piękne. No, także ja biorę się za żarełko, robię sobie chyba imbir. Ja nie wiem, czy wam nagrałam, chyba wam nie nagrałam, już nie wiem, nie pamiętam. Jak byłam w TK Maxie, miałam kupić coś tacie i coś mamie. Okazuje się, że nic fajnego, naprawdę fajnego nie było. A jak już coś było, to z całą przesyłką dwie rzeczy dla rodziców wyniosłyby mi, słuchajcie, około 5 dych. Także stwierdziłam, że wolę dać kasę bratu i brat po prostu, jak będą w Kołobrzegu, zakupi coś ode mnie dla rodziców. Tak się dogadaliśmy. Ale za to w TK Maxie kupiłam, i chyba wam nie pokazywałam, chyba nie zdążyłam, bo to było przed pracą. Kupiłam Krzysiowi prezent. Kupiłam mu, słuchajcie, masażer. Taki genialny, że jak sama, słuchajcie, bo zaczęłam go testować tutaj, jak przyniosłam, to chciałam przetestować, żeby wiedzieć, czy po prostu wszystko działa, czy pilot działa, czy wszystkie funkcje działają, żeby nie musieć iść zamieniać. I przede wszystkim, wiecie, no, odruch wyrzucania paragonu, a potem by się okazało, że coś nie działa i nie miałabym jak zanieść. Więc sprawdziłam wszystko, oczywiście na sobie, a że mi ostatnio strasznie plecy pobolewają, strasznie. To oczywiście nie omieszkałam, czekajcie. To oczywiście nie omieszkałam go na sobie spróbować. No i spróbowałam i wyobraźcie sobie, że mnie dzisiaj w próbocie mniej plecy bolą. Boli mnie jeszcze tu kawałeczek, ale nie aż tak. Także jutro chyba polecę, jak mi się uda i lecę i kupuję sobie ten gadżet, bo jest po prostu idealny. Pokażę wam go. Mam nadzieję, że będzie tak samo zadowolony jak ja, bo ja go kupuję. Tam jest opcja chyba z 3 poziomy, jeżeli chodzi o prędkość i o te takie wibracje. Wiecie, o co chodzi, czym więcej, tym lepiej. Jeszcze ma opcję tego ogrzewania, czyli jeszcze, że wiecie, że grzeje. No po prostu stałam jak taka wryta, wiecie, oczy jak 5 zł. Stoję, a to mnie z tyłu masuje. Zamykacie oczy, wyobrażacie sobie, co chcecie i plecy przestają boleć. Także
Tak, jutro jak to kupię, mam nadzieję, że jeszcze będzie. Dzisiaj jeszcze nawet właśnie przekazałam też tą informację Kasi, bo Kasi tą właśnie od kolczyków, też ją plecy pobolewają i poleciłam to, bo to naprawdę działa. No, kurde, nie było dnia, żeby mi plecy w robocie nie bolały, a dziś taki dzień był. Więc naprawdę super. I szczerze wam powiem, że jest 22:06, ja jestem w domu. I mogłabym jeszcze z godzinę popracować. Dzisiaj mi się pracowało fajnie, a tymczasem zabieram się za pizzunię, zażeram, czekam na dzieci, za chwilę będą pewnie dzwonić, bo już wyjeżdżają. No i co? I do usłyszenia. I odzywam się do Was jutro. Czy chcecie jeszcze zobaczyć moje wszystkie za te światełka? Włączymy sobie. A co? Pewnie, że sobie włączymy. Piękne są te kolczyki, bardzo mi się podobają. No dobra, to idziemy. Tutaj w ogóle powiesiłam sobie, nie patrzcie, no tutaj to po prostu było, to nie mój wybór, ale tutaj wisi sobie w kuchni strojek od Moni, bardzo mi się podoba, także tutaj wisi. Tu jeszcze oczywiście kawa, jak był Krzysio, także sobie tutaj piliśmy kawusie. Tu oczywiście pizza, o której Wam mówiłam i właśnie siatka z pracy. Jeszcze dostałam czekoladę i kartkę, o! Właśnie, oprócz kolczyków, bo Kasia jedzie na holiday, więc już dostałam karteczkę. Ja muszę jutro lecieć rano i przygotować właśnie coś dla Kasi. I w ogóle pamiętać, żeby też dla całego teamu mieć jakiś skromny drobiazg, ale dla każdego chociaż coś. Zobaczcie, jaką piękną kartkę dostałam. No, takie rzeczy, powiem Wam, małe strasznie cieszą. Nie spodziewałam się, po prostu się nie spodziewałam i dlatego nie byłam przygotowana. Kasia jutro leci, ale córka Kasi będzie w pracy, także ja przekażę po prostu Ani coś dla Kasi. I tyle. Merry Christmas, ponieważ Kasia wraca po nowym roku. Także jeżeli, kochana, mnie oglądasz, to po pierwsze dziękuję za kolczyki, po drugie dziękuję za czekoladę, po trzecie dziękuję za kartkę, a po czwarte udanego holidaya i wracaj. No trochę szybko, no ale wybacz się tam za wszystkie czasy. A teraz przejdźmy i pokażę Wam. Patrzcie, jak jest ciemno, ale my sobie zaraz wszystko zapalimy. Nie wiem, jak to zrobimy. Poczekajcie, najpierw zapalę światło tu. Patrzcie, o, to tak Wam będę pokazywać, bo tu jest taki ładny widoczek. I teraz sobie zapalimy schody. Czy schody się już palą? Czy ty wy się palicie? Tak, palą się. I zobaczcie, te światełka właśnie mają taką funkcję. Zaraz Wam pokażę, gdzie ty się przełączasz. O, najbardziej lubię chyba to, takie mrygające, takie wkurzająco mrygające, ale podoba mi się to. Nie wiem dlaczego, ale tak fajnie, taki jojo. Nie wolno, Daisy! Daisy już się czai. Czekajcie, teraz zapalę Daisy. Teraz zapaliłam te niebieskie. Te niebieskie, tak mi się coś wydaje, że one już będą, wiecie, tracić swój urok. Patrzcie. Patrzcie, kto idzie. Nagram ich. Uwaga. Uwaga. Weszli. Klatka była otwarta. Patrzcie. Mają klucz. Klucz. Jak było? Jak było? Kolczyki, jak było? Fajnie było, Krzysia? I co, umówiliście się do Edynburga, jedziecie bo za mnie na market. Może. Bo ma być snowstorm i ma być teraz śnieg. Dzisiaj w nocy? Albo jutro. Serio? Ja słyszałam, że ma być ten żółty alert, czy jak to się tam nazywa? No, ten taki znak ostrzegawczy właśnie o tym, że pogoda strasznie się spsuje. Połóż proszę w kuchni, bo ja Parę tylko. godzin będziemy pilić czekoladę w końcu. Tak, żeby nas nie zasypało, a nie tam czekoladę. Dobra, mieliśmy tutaj wejść i zapalić choinkę i światła. Czekajcie, najpierw światełka, które prezentują się tak. Powiesiłam je tak, jak mogłam. I teraz choinka. Poczekajcie, bo tutaj gdzieś jest taki cypelek. O, tutaj gdzieś jest chyba. A, i lustro jeszcze przyczepiłam na ścianę takie. Wszystko teraz widać z tyłu, ale naprawdę ten pokój jest nieużywany, jeszcze jest niezrobiony, nieskończony, więc odrobina. Wszystko w nim jest, ale ważne, że jest ozdoba. Tak wygląda. No i teraz przejdziemy do kolejnego pomieszczenia mojego ulubionego, w którym zrobiłam sobie. O, nic nie widzę w ogóle, jak idę. Spoko jestem. Oli, poświeć mi. O, mam. I już Wam pokazuję. Wczoraj zrobiłam zdjęcie, to opisałyście, że fajnie, że Wam się podoba. Mi też się bardzo podoba. Naprawdę ten kącik mi się udał. Super, super, super. O tak. No i tutaj oczywiście to już ten, co znacie.
i też go uwielbiam i uwielbiam ten zapach, jednak on tutaj musi być, wiecie co, w niedużym pomieszczeniu i ja na przykład będąc na łóżku czuję go i tu gdzie jestem teraz też go czuję. To jest ten jabłko i cynamon, ale na przykład jak był w przedpokoju, to go nie wyczuwałam. Dziecko już oczywiście przyszło na telefon, a ja idę zażerać pizzę i żegnam się z wami i do usłyszenia i buziaczki i pa! Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. O, straciłam ten zasięg. Straciłam, jak się to mówi? Co straciłam? No, wiecie, co straciłam. Ostrość. Witam was serdecznie. Nie uwierzycie. Tak się wczoraj położyłam z telefonem, że nie zmyłam oczu. No. Także test makijażu jest super. Teraz przetarłam sobie palcem, jeszcze lepiej. O, muszę uważać. Także witam was bardzo, bardzo gorąco i serdecznie. Za chwilę właśnie idę zmywać te badziewie, znaczy ten make-up. Ja właśnie wstawowuję. Zaraz zobaczymy, jaka pogoda za oknem. Czekajcie. Czekajcie. Dajcie się ogarnąć. Dajcie się tu człowiekowi ogarnąć. Co tam za oknem? O, nie ma śniegu. Miał być śnieg. Patrzcie. A tymczasem jest tak, no ale chyba jest zimno. Coś mi się tak zdaje, że jest zimno. Na śniegu jest zimno. O, a ja właśnie będę wstawać i będę szła robić kawę. Dzień dobry, Lalo. 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 Dzień dobry. No chodź, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Lalo. Dzień dobry, Lalo. Dzień dobry. Ojej, jak ja tak lubię, lubię, lubię tak. Lubię tak, tak, tak. Tak też. Tak? No i co? No i co? I poszłaś sobie? I sobie poszłaś, ci nie widać. Nie lubisz być nagrywana, ci nie lubisz być nagrywana, ci nie lubisz. Tak? Nie lubię kot być nagrywany. Nawet nie gada do mnie. No, także ja wstaję, budzę brygadę. Bo wszyscy... Budzę brygadę, bo wszyscy śpią. Ścianę łóżko, idę robić kawę i zmywać makijaż. Przede wszystkim, jak fajnie, jedno pomalowane, drugie nie. No, zmazało mi się, ale zasnęłam. Padłam jak kawka. Dobra, zmykam. Gdzie mamy który w ogóle? Nie wiem, jak sprawdzę w kalendarzu, to wam powiem, ale wiem, że sobota, bo wczoraj był piątek, bo byłam w robocie. Dzisiaj jest sobota i też idę do roboty na 16 do 22, tak jak wczoraj. Mam nadzieję, że dam radę. No. Dobra, zbieram się. Czyli co? Czyli dzisiaj mamy jakoś 14 albo 15. Nie wiem, przeotwieraliśmy 14, to dzisiaj 15. Boziu! Seriously? 15 grudnia już. Ja pierdziule, zaraz święta. Nie wierzę. No, także ja wstaję. Jak ktoś ma urodziny, to wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Lecę robić kawę i jeszcze się ubrać, bo mi zimno. No i hejo, hejo, słuchajcie, odzywam się do was dosłownie tak na chwilę, nie, bo wróciłam z TK Maxa. Tak, poszłam do TK Maxa, słuchajcie, mianowicie po ten masażer, który kupiłam Krzysiowi, którego wam chyba nie pokazywałam, już w końcu nawet nie wiem. Jest to takie urządzenie, było w fajnej cenie. Kupiłam to Krzysiowi i u siebie to testowałam, słuchajcie. Pokażę wam z bliska. Jest opcja jeszcze tutaj na nałożenie na krzesło, więc naprawdę super, jeżeli na przykład ja spędzam sporo godzin przy montażach, edytowaniu i tak dalej, przy internecie, no to myślę, że się spiszę super. I co chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć to, że 3 minuty, gdzieś może 4, wypróbowałam to wczoraj, zanim Krzysiowi dałam. Chciałam sprawdzić, czy działa pilot, wszystkie funkcje, bo żeby wiedzieć, czy wyrzucić paragon, czy jeszcze będzie coś tam do zwrotu, czy tam coś. No i słuchajcie, plecy mnie w robocie nie bolały. Pierwszy raz. Więc teraz właśnie przed chwilą sobie chwilę porobiłam, ale musiałam spadać, bo
13.30 Krzysio był właśnie z Kasią, pojechali, znaczy przyjechali po dzieciaczki, zabrali ich, no i pojechali do Edynburga. Nie wiem, na którą wrócą i pewnie nie prędko, bo jest naprawdę ruch na ulicy, był korek teraz nawet tutaj na naszej ulicy. Więc zanim dojadą do samego Edynburga, to będą tam chyba na jakąś, ja nie wiem, po 15, jak nie później. Także myślę, że tak, wrócą sobie gdzieś pewnie na 19, 20, może nawet 21. Także cieszę się, bo fajnie spędzą czas. Byłam właśnie wypłacić jakieś pieniążki, żeby sobie tam na coś poszli czy coś. No i pokażę Wam szybki haul, bardzo szybki haul z TK Maxa, więc oprócz tego gadżetu dla siebie, czyli tego masażera, mogę pokazać, co zakupiłam, bo raczej mój brat nie będzie oglądał tego filmu. Tylko nie wiem, jak bratowa. Czekajcie, muszę pomyśleć. Dobra, to szybko pokażę, co kupiłam mojego brata córci, czyli Amelce. Nie jest moją sześniaczką ani nic, po prostu kupiłam jej taki mały prezent Barbie. Tyle pokażę. Jest to taka torebka, jakbyście nie wiedziały, co kupić jakiejś dziewczynce. 3, 4, 5-letniej. Tak wygląda, w środku taka zawartość, więcej nic nie pokazuje. To jest pierwsza rzecz i druga rzecz, Amelka bardzo lubi się malować i druga rzecz z My Little Pony, również malu-malu, jak to ona mówi. Taki zestaw, no to taka chyba, ja nie wiem, taka cała paleta, ładnie to wygląda. Zobaczcie, taka komódka, takie coś, taki boksik, taka komódka i to się wszystko tu wykłada i są różne rzeczy, więc i ładny mebelek, ładnie to na półce będzie wyglądało, ona lubi My Little Pony, więc jej się, mam nadzieję, spodoba. Więc to są dwie rzeczy dla Amelki, do tego dokupiłam jej tam jakiś ciuszek, już nie pamiętam, też coś z TK Maxa, już wcześniej. Także to by było wszystko. Jeżeli chodzi o mojego chrześniaka, to dostanie właśnie ten sweter taki ciepły, porządny, z tej jakiejś tam... Pokazywałam Wam tą firmę, ja jej nie znam, ten Lil, coś tam, and co, czy nie wiem, Scott, Lil, Scott, coś tam. W każdym razie fajny. Tu przyszła do mnie kartka w ogóle od Ani Lipiec, której serdecznie dziękuję, za chwilę ją przeczytam, obejrzę. Zakupiłam sobie skarpety do roboty właśnie, potrzebuję czarne, dzisiaj właśnie kurczę białe wybrałam. 2 funty z 4, Champion, także Oliwi też się podobają, więc będą do podziału. Dalej zakupiłam takie jakieś smakołyki z myślą, że wezmę chyba do pracy. White Passion, jakieś takie z TK Maxa. Tutaj jedne są o smaku pistacjowym, czyli w środku z pistacją, a tu biała czekolada i w środku truskawkowy jakieś nadzienie. Także wezmę nam do pracy, bo w pracy za każdym razem ktoś coś przynosi, kupuje, więc oczywiście, że ja nie będę stała z boku. Absolutnie, także teraz taka trochę moja kolej. Więc w czasie przerwy sobie po prostu podjemy do kawy takie coś, jak będzie czas oczywiście. Zakupiłam sobie pędzelek UBU, Urban Beauty United, Smudge Kitchen, ja nie wiem dlaczego tak się nazywa, tutaj się go otwiera. Dużo czasu i dlatego się tak spieszę, a jeszcze chciałabym zdążyć na pocztę z jedną rzeczą. Mam nadzieję, że mi się to uda, ale dzisiaj wszystko znowu w biegu. Powiem Wam, że taki dzień, nawet niby do tej 16, kurde, człowiek ma wolne, a te wolne to takie wcale nie jest wolne, bo ciągle coś się załatwia. Jeszcze sobie zjem za chwilę czekoladki. Wykończam je, słuchajcie. No, bo to leciała po następne chyba. Tak się zastanawiałam, czy właśnie dla szefostwa nie kupić im obojgu pod choinkę po prostu tego i zawinąć w czerwony ten, bo jest bardzo smaczne są. Więc myślę, że fajny prezent by to był. Taki pędzelek. Z zamysłem tutaj na dolną powiekę, ponieważ nie mam żadnego na dolną powiekę pędzelka. I tak sobie go wziąłam, nie do rozcierania, tylko właśnie na dolną powiekę. I on z 10 niby regularnej ceny na 3,99 teraz. Więc taki pędzelek, za wszystko zapłaciłam 41 funtów, także no... No, ale trafiłam na fajne ceny. Słuchajcie, z Models Own Face Foundation Brush. Taki ładny pędzelek, bardzo ładnie wygląda w ogóle, zobaczcie, no, na wzór chyba jest zrobiony Real Techniques, także Models Own, za niby regularne 8,99 dałam 2,99, więc świetna cena, zakupiłam sobie do podkładu, chcę zobaczyć, czy będzie mi się takim płaskim, fajnie rozprowadzało podkład. No i pędzelek, który bardzo kiedyś chciałam, ale w końcu się rozmyśliłam, bo mówię, nie będę przepłacać tylko dlatego, że to jest limitowanka, bo przecież ja mam taki pędzelek. No tylko nie z tej kolekcji limitowanej, to jest ta kolekcja, ja już Wam kiedyś na vlogu pokazywałam, na pewno pamiętacie. Brush Crush 305 Shadow, 4 Soft Shadow i z 10
na 3,99, także to uwielbiam w TK Maxie. No i co? To wsio. I to są wszystkie moje zakupy, także to wędruje zaraz do prezentów, to do mojego tutaj, do mojej toaletki, to do pracy, tylko zdejmę ceny, bo tak nie lubię. No i zobaczmy kartkę. Kartka przyszła właśnie od Ani. Ania jest jedną z ostatnio z wygranych właśnie w tych moich rozdaniach świątecznych z kalendarza. Czekajcie. Ania pytała mnie o adres, więc wiedziałam, że dostanę od Ani kartkę, ale nie wiedziałam, że tak szybko. Wow, let it snow, ale ładna, powędruję na półeczkę, bardzo dziękuję, zobaczcie. Zobaczcie, a jeszcze Wam później też coś pokażę podczas Wamasa, ale to w wolnym dniu, więc poniedziałek, wtorek, ponieważ odgrzebałam w kartkach starych z tamtego bodajże roku kartkę od jednej z Was, teraz nie pamiętam tylko od kogo, z opłatkiem. I mega się cieszę, bo ten opłatek mi się w tym roku przyda. No, także kochana Aguś, dużo prezentów, mało w życiu zakrętów, dużo bąbelków, szampanie i kogoś, kto Ci zrobi śniadanie. A na każdym kroku szczęście w nowym roku. Szczęścia, zdrowych i spokojnych świąt, Aguś, dla Ciebie i dzieciaczków Rzeczywicka, Ania z Irlandii. Pozdrowionka, no uwielbiam, jak tu mówisz, cmok. Cmok? Ja mówię cmok? Nie. Pozdrowionka. No. Uwielbiam, jak to mówisz. A jak to mówię? Teraz nie skumałam. Pozdrowionka, no. Uwielbiam, jak to mówisz. Cmok. Daj mi, Ania, znać, co uwielbiasz, jak mówię, bo ja to nie wiem, co mówię. No, także takie coś. Tylko kartka piękna jak kula, mi przypomina tą kulę taką. Super, przepiękna, dziękuję Ci kochana serdecznie. I kartka powędruje na półkę z kartkami od Was. A adres sobie zostawię, bo mi się na pewno przyda jeszcze. I co? I lecę, bo mam do wysłania jeszcze jedną przesyłkę. A pokażę Wam jak znikają mi czekoladki. I które? No, tak znikają. Także rząd z czekoladkami... Słuchajcie, te z Crunchy Almond Filling po prostu znikają bardzo szybko. Tuż za nimi znikają te takie Hazelnut Filling Crunchy Almond, czyli znowu Almond. I jako trzecie znikają, gdzie wy jesteście? Tu. Cappuccino Crunchy Shell, coś tam. No, także. O, już się proszą, do Pani lecą. Dobra, biorę dwa w rękę i lecę na pocztę. Mam nadzieję, że uda mi się wysłać przesyłkę, którą muszę wysłać. I co? No i wracam i się zbieram do roboty. No, no i koniec. Koniec tego dobrego. Jestem cała w brokacie. Dlaczego? A, od kartki. Let it snow. A, jakby nie można po kawałku, nie? Całe, kurde, łapczywie. Jakby czekolady nigdy nie jadła. Dobra, spoko. Ale pycha. Wzięłabym je do roboty, ale już otwarta paczka, więc takich nie wezmę. Poza tym nie są takie tanie, więc powiem Wam, że właśnie w prezencie chyba szefowi i szefowej po prostu jako obojgu kupię taką czekoladkę, a reszcie brygady z pracy pokupuję po prostu po czekoladzie kartkę i to wszystko. Bo już mam taką listę osób z prezentami. Biorę na drogę. Biorę na drogę i lecę, słuchajcie, bo się nie wyrobię. Jeszcze nie ma 14, spokojnie, na pocztę nie mam daleko, w przeciągu 20 minut powinnam obrócić. Dobra, bo się zapchałam, także do usłyszonka. Hejo, hejo kochani, odzywam się już do Was z dworu, jak widzicie. Wyszłam dosłownie na sekundę na pocztę, byłam, wysłałam to, co chciałam, także mega się cieszę, więc przesyłka już poszła, bardzo, bardzo się z tego cieszę. Natomiast mnie nie można wysyłać, słuchajcie, po prostu do sklepu, albo po prostu powinno mi się zabierać jakikolwiek dostęp do pieniędzy. Po prostu masakra jakaś, słuchajcie. Zaszłam właśnie do Saversa, a w Saversie co? Ku memu zdziwieniu oczywiście okazuje się, że są promocje. A wszyscy lubimy przecież promocje, prawda? No, a jak lubimy promocje, to co? To wydajemy hajs. Dobra, niech stracę, za chwilę Wam pokażę, co. Ale mega się cieszę. Znaczy cieszę się i nie cieszę, bo chciałam sobie odkładać kasę, ale raz się żyje. Ale zakupiłam fajną rzecz. Myślę, że w dobrej cenie. Zresztą dacie mi za chwilę znać. Ja właśnie dochodzę już do domku. Będę szła na górę i
I pokażę wam, co zakupiłam. Jedną rzecz oczywiście chyba do domu, no i trzy się skusiłam, bo faktycznie były w dobrej cenie. No, czekajcie, że sobie zapalę światło i patrzę, czy nie ma jakiejś przesyłki, ale nie ma. Dzisiaj przecież co dzisiaj? Sobota. No to w sumie mogło być, ale nic nie było, oprócz kartki. Fantastycznej kartki. Idę już do góry, ale zbyt dużo czasu mi nie zostało. Zaraz zadzwonię, czy oni już dojechali, czy nie. Pokażę wam, co kupiłam. Skusiłam się na dwie rzeczy takie, nie wiem, czy mi przypasują. Więc mam nadzieję tylko, że kasa nie poszła w błoto. Ale jedna rzecz na pewno mi przypasuje. Także można by powiedzieć, że sama sobie zrobiłam prezent na Mikołaja. Czekajcie, otwieram drzwi. Patrzcie, jak wyglądają ładnie te... O! Widzicie? Jakie ładne ozdoby? O Boże! Uwaga! Wchodzę, patrzę, czy koty tu nie stoją. Bo one zawsze się czają, żeby wyskoczyć. Okej, okay, idę od razu tutaj do siebie. Uwaga, złote, piękne światło. Cześć, Lalo. Lalo leży na łóżku. Tak? O Boże, jaki śpiący kot. Cały dzień śpi i śpiąca. Dobra, czekajcie, wkładam was w statyw. Krótka piłka. Czy dobry jest ten zoom? Dobra, niech będzie. Chciałam jeszcze zajść do banku, ale bank zamknięty. Nie wiem, do której dzisiaj był. Także dajcie mi się tylko tu powysypywać z kartkami i ze wszystkim. Dobra, karty za chwilę muszę do portfela powsadzać. I tu mam przesyłeczkę. Zaraz muszę właśnie zrobić zdjęcie. I do Moni leci paczka. Mogę już oficjalnie powiedzieć, że do Moni leci paczka. Mam nadzieję, że jej się spodoba i że się ucieszy. Ona jest taka trochę urodzinowo-świąteczna. Więc jedno i drugie w jednym. O Boże, już pół do trzeciej, słuchajcie. Dobra, co przed nami? Otwarcie tu moich tych dwóch kalendarzy, znaczy od Moni i mojego. Tu leży cały czas kartka, bo jeszcze wam nie powiedziałam. Pokażę wam, co zakupiłam w takim razie.